Witam wszystkich ponownie z tej strony Maku. To jest mój 12 odcinek o poszukiwaniach z wykrywaczem metali. Tym razem jestem w miejscowości Mstów nad zalewem Tasarki. Będę tutaj jakieś 4-5 godzin. Pochodzę tutaj po plaży dookoła. Może trochę wejdę do wody. Także do zobaczenia przy pierwszym lepszym doku. Na razie. Dobrze się zaczyna. Jakieś 15-20 minut jestem. Jest pierwsza piąteczka. Super. Głęboko coś się działo. A już jest kapsel. Na wierzchu 10 groszy. I z dółeczka. Dwójeczka. Elegancko. Lecę dalej. No i robię krótką przerwę. Przeszedłem to całe jeziorko dookoła. Jakieś 2 godzinki mi to zajęło. Ja dużo nie powpadało, ale zawsze coś. W moniakach mi wpadło jakieś już 7,50 z groszami. To co zwykle, zrywki, folia, aluminium, świeczka, jakaś spinka. No i pochodzę jeszcze ze 2-3 godzinki tutaj po plaży, wejdę trochę do wody. Zobaczymy jeszcze co dojdzie. Także. 20 groszy. Dziesięć groszy. Następny sygnał, jakiś obiecujący bardziej. O, jest. Jest najlepsza. Piąteczka. Super. Dołek już kopnięty. Chyba kolczyk jakiś, bo widzę jakieś kółeczko fajne. Niestety nie. Nie wiem co to, ale jakieś kółeczko. Sygnał wykopany. O, jest super. Złotówa. I teraz z jednego dołka 2 złotówy. Super. Ja już będę kończyć na tych tasarkach. Trochę monet nazbierałem, pochodziłem za jakieś 5 godzin po tej plaży. Mam jeszcze trochę czasu, więc idę tam za mną. Jest plac zabaw. Zobaczę co na tym placu i niedaleko stąd jest jeszcze jakaś plaża nad rzeką.
Także jeszcze tam zobaczę i najwyżej tam zrobię podsumowanie. Do zobaczenia. No ja już po wypadzie będę kończyć. Przyjechałem jeszcze tutaj na tą rzekę, na tą plażę. Dosłownie parę monet wyszło, nic ciekawego. Zrobię już podsumowanie tego, co powychodziło tam na tych tasarkach. Trochę modne nawpadało dzisiaj. Liczyłem, tu jest w sumie jakieś 17, chyba 60, że trochę tego wpadło. Z innych rzeczy myślałem, że to kolczyk będzie, ale jakieś kółeczko miedziane. Tu jakieś zapięcie, tu też jakieś zapięcie. Tu na placu zabaw tylko wpadło jakaś podkładka. No i to co nieuniknione na plażach, mnóstwo śmieci, jeszcze jakiś ciężarek. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów, znajomych. I do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.